guess that by now you're curious to know more. Podczas tegorocznych targów w Hanowerze prezentujemy całą paletę produktów zeroemisyjnych, ale również pojazdy z silnikami wysokoprężnymi. Najważniejszą premierą tegoroczną był Actros Long Haul, który zdobył laur Innovation Truck of the Year. Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, gdyż pokazuje to, że rozwiązania, które wprowadzamy, są najbardziej innowacyjne i wyznaczamy trendy na najbliższe lata w kontekście zeroemisyjności oraz zrównoważonego transportu, co jest bardzo ważnym elementem strategii Daimler Truck. Mówię Daimler Truck, ponieważ na naszym stoisku również znalazły się pojazdy spod znaku trzech diamentów, czyli Fuso, a dokładnie Fuso Canter, który również jest sprzedawany w Europie. I na tym stoisku można znaleźć pojazdy e-Canter, czyli również w 100% zeroemisyjne, które zostaną wdrożone do sprzedaży również w Polsce od przyszłego roku. Na stoisku DAF Trucks zaprezentowaliśmy całkowicie nową gamę pojazdów XD. XD jest serią samochodów przeznaczonych do dystrybucji wszelakich zastosowań specjalistycznych. I jest to nasza odpowiedź na przyszłe wymagania transportu. Wchodzimy w ten sposób w nową erę w transporcie dystrybucyjnym, wchodzimy w nową erę w transporcie specjalistycznym, w komunalce oferujemy bardzo szeroką gamę rozwiązań, jeżeli chodzi o kabiny, jeżeli chodzi o konfigurację osi, ale również jeżeli chodzi o innowacje w zespołach napędowych, zaczynając od tych klasycznych, gdzie możemy stosować paliwa typu HVO, oraz tych przyszłych, mam tutaj na myśli rozwiązania zespołów elektrycznych, napędów elektrycznych. Mamy tutaj poszerzoną gamę, już trzecią generację pojazdów elektrycznych w ramach serii XD oraz serii XF. Pojazdów przeznaczonych do dystrybucji, pojazdów przeznaczonych również do zastosowań komunalnych i w odróżnieniu od poprzednich generacji to już są nasze własne rozwiązania. Pojazdy, które są produkowane w fabrykach DAF-a. Także to spektrum nowości jest na tyle duże, na tyle innowacyjne, że po raz drugi z kolei dostaliśmy tytuł samochodu ciężarowego roku właśnie dla tej najnowszej serii XD. Sprzedaż pojazdów ciężarowych jest to relacyjna kwestia i tutaj bardzo nam na tym zależało, żeby spotkać się z naszymi klientami, móc zaprezentować nasze produkty, podyskutować z nimi, przedyskutować wszystkie niuanse i pokazać te rozwiązania, które my mamy, ponieważ nasze samochody elektryczne są napędzane elektrycznymi osiami w odróżnieniu od konkurencyjnych marek, więc tutaj też pokazujemy, że jesteśmy krok do przodu w stosunku do tego, co prezentują nasi konkurenci.